No ja pierdzielę, jak jest zimno. Kurde, jakaś masakra normalnie, jest 5 stopni, no. Pochmurno. No ale w końcu nie ma się co dziwić, nie? Bo przecież mamy już dużo ponad połowę maja. Ale pamiętajcie, planeta płonie. No właśnie, takie to są jaja z tą pogodą. Ale powiem wam, to nie jest tak, jak niektórym się wydaje. Skąd tak naprawdę są te zmiany pogodowe? Bo ja to zacząłem analizować i tak naprawdę to nie wiem, czy mam rację. Natomiast opieram się na pewnych obserwacjach, wieloletnich już. Nie tylko tych, które gdzieś tam są publikowane w sieci, ale także moich własnych. Zostańcie ze mną, to wam powiem, co ja na ten temat sądzę. No przecież, żeby pompa ciepła musiała chodzić w drugiej połowie maja po prostu i jeszcze turbinę napędzać. Jajca jakieś, no. Tak, to powietrze tutaj stąd sobie leci z tej pompy ciepła. Widzę, że ona chyba jakiś defos zrobi, bo się mocno nie kręci, ale jak zacznie dmuchać, no to ta turbinka tutaj zasuwa. Zasuwa, zasuwa, naprawdę. Ale słuchajcie. Co wam chciałem powiedzieć na temat tej pogody? Nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę to wszystko jest oparte o tak zwany 11-letni cykl słoneczny. To są takie cykle, oczywiście one nie są precyzyjne, ale mniej więcej jest to 11 lat między taką najmniejszą aktywnością słoneczną, zwaną perygeum, a takim maksimum słonecznym, czyli apogeum. I teraz Słońce jest najmniej aktywne. Co jest ciekawe, w tym momencie mamy jakby większe oddziaływanie tego Słońca, zauważyłem. Czyli wtedy są właśnie ciepłe te wiosny, lata, wręcz gorące. A jak jest apogeum, to one są właśnie zimne, tak jak teraz. 25 rok to jest tak naprawdę 25 również 11-letni cykl słoneczny, bo te cykle już są mierzone mniej więcej od prawie 300 lat. I właśnie to są takie moje obserwacje. Nie wiem, czy one są wiarygodne, czy są prawidłowe, tak, bo może ja coś źle robię, ale właśnie to jest na odwrót. Jak jest minimum cyklu, to jest gorąco, a jak jest maksimum cyklu, to jest zimno. Przy maksimum cyklu występują na Słońcu plamy słoneczne. Czyli właśnie one się pojawiają wcześniej oczywiście, ale jakby najwięcej tych plam jest wtedy, kiedy jest to maksimum. I właśnie to maksimum jest przewidziane mniej więcej na 26 rok, tak naprawdę, czyli za rok. Czyli generalnie, jeżeli tak będzie, to też będziecie mogli zweryfikować, to teoretycznie przyszły rok powinien być jeszcze gorszy od tego. Jeszcze zimniejszy i tak dalej. A potem, no to jest taka sinusoida, to tak sobie pływa, prawda? I teraz to, co jest ciekawe, to że 27 rok z kolei będzie taki jak 25, bo to potem następuje odwrócenie tego całego trendu, prawda? I tak coraz bardziej, i gdzieś tam w okolice roku 30, 31, 32 to będzie znowu ten dołek taki słoneczny i w tym momencie będziemy mieli znowu gorące okresy, bardzo, prawda? Będzie właśnie gorzej w zimie, moim zdaniem, czyli zima będzie zimniejsza, natomiast lato będzie bardziej gorące. Nie wiem, zobaczymy, czy tak będzie, ale to właśnie się potwierdza, słuchajcie, no ja jako operator telekomunikacyjny, ja pamiętam, jak drżałem jeszcze, właśnie jak dużo było sieci radiowych i tak dalej, no kurczę, mówię, znowu te burze. Maj, to są burze, wali po tych antenach, po tych nadajnikach, pali te urządzenia. I to zawsze było właśnie wtedy, kiedy było to minimum słoneczne. Tak zaobserwowałem. Albo jakby było maksimum, to tam jakieś burze się zdarzają oczywiście, ale nie są takie jakieś zjadliwe, nie są takie ostre, nie? Tak, nic tam się nie dzieje, nic się nie psuje. To jest takie właśnie moje ciekawa obserwacja. I teraz słuchajcie, no, jest zimno, jest pochmurno. Produkcja z fotowoltaiki, no to nie jest najlepsza, prawda? Jak jeszcze zostaniecie ze mną, to wam coś ciekawego pokażę odnośnie w ogóle produkcji z paneli, jak działają systemy, które ja tu mam pomontowane.
Konkretnie mówię o Solaredżu, ale to za chwileczkę. I tak naprawdę do czego chciałem nawiązać? Zobaczcie, pochmurne dni, więc produkcja z fotowoltaiki jest uboga. I teraz dlaczego warto jest mieć dużą instalację fotowoltaiczną? Spójrzcie, no ja mam te 30 kW, to znaczy 26 tutaj na gruncie mam wrzucone, prawda? A na dachu mam tych kilowatopików 4, czyli razem jest to 26 kilowatopików. Wszystko jest na Solaredżu, wszystko na optymalizatorach mocy. I teraz ciekawa sprawa, którą zaraz Wam pokażę, a mianowicie zwróćcie uwagę, tutaj jest tych paneli 14. To są jeszcze 270 polikrystaliczne, więc przez to, że są polikrystaliczne, to generalnie w pochmurne dni dużo lepiej produkują. Jest to tak samo jak i te tutaj panele. To wszystko jest polikryształ, tak? Dzisiaj już tych paneli się raczej nie kupi, jest ciężko, żeby je dostać. Ale ta produkcja i tak nie jest zła. Ja tu mam dzisiaj około mniej więcej 3-4 kW produkcji. Więc, no, jakoś tak sobie to działa, prawda? Nie ma rewelacji, ale też nie ma tragedii. Jak ktoś ma teraz instalację na przykład 50 kW zamontowaną, tak? No to już miałby tutaj powiedzmy 5-6. Jak ktoś ma setkę zamontowaną na przykład, wiem, takich ludzi może powiedzieć, a kto tu tam montuje takie instalacje? Coraz więcej ludzi właśnie takie instalacje montuje. No i teraz właśnie to jest bardzo ciekawe, nie? Jakbyście mieli taką setkę zamontowaną, no to w tym momencie, w takim pochmurnym dniu, już ta produkcja nie będzie wynosiła 5 czy 6 kW, tylko będzie blisko 10. Ja wiem, to jest tylko 10%, ale 10 kW to spokojnie Wam pozwoli na to, żeby pompę ciepła zasilić, żeby ogrzać sobie budynek, jak jest tak chłodno, jak obecnie, żeby go oświetlić. Czyli tak naprawdę ten off-grid jest możliwy. A zobaczcie, co jest w zimie. Przecież zimą wcale nie jest dużo lepiej. Też jest tak mocno pochmurno. Na ogół no, są, zdarzają się oczywiście takie zimy, jak była w roku 24, w grudniu, czy w listopadzie wcześniej, tak? No przecież to był szał. Jak nie widzieliście, to Wam załączą taki fragment. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało przecież właśnie z produkcją w, chyba tam nie pamiętam, 16 czy 17 listopad. Potem jeszcze grudzień, zobaczcie. Wielu mówi, że off-grid to tylko 6 miesięcy w roku. Może 7. Widzicie, co jest za mną? Widzicie ten kolor nieba? Dzisiaj jest 16 listopada. I oczywiście, było teraz 5 czy 6 dni pochmurnych z kiepską produkcją z fotowoltaiki. Ale zobaczcie dzisiaj. Instalacja dachowa zrobiła 10,7 kWh dzisiaj. Instalacja gruntowa 63,4 kWh. Czyli razem mamy produkcję 74,1 kWh. 8.15 był najniższy poziom naładowania mojego magazynu 108 kWh. Wyszło słońce, zaczął się ładować. I o godzinie 14.30 praktycznie był szczyt. Tutaj o, mieliśmy 61% naładowania. A co by było w momencie, kiedy ten magazyn będzie miał 540 kWh i fotowoltaika 150 kWh, a nie 30? No, czyli jak widzicie, off-grid jest możliwy, nie? Całorocznie jest możliwy. No ale wróćmy teraz do tego, co Wam zacząłem mówić. Czyli ci, co wytrwali, no to dowiedzą się, o co chodziło. Mianowicie do tych paneli, które mam na dachu. Spójrzcie. One są tu zamontowane. Pod każdym jest optymalizator. I teraz zwróćcie uwagę konkretnie na ten panel. Tutaj w tym najniższym rzędzie, trzeci od prawej strony. Nic nadzwyczajnego, nie? Niby tu nic po nim nie widać. A teraz ciekawa sprawa, ponieważ to, co się stało, to już mniej więcej no ze 3,5, nawet może 4 lata. I teraz ja celowo z tym nic nie robiłem, bo chciałem zweryfikować, co się tutaj z tym stanie i czy to faktycznie dalej tak będzie, czy coś się wydarzy. Możecie powiedzieć, że a no, czemu nic z tym nie zrobiłeś? Z jednej strony brak totalny czasu, żeby coś z tym zrobić, a z drugiej strony kompletnie mi to nie przeszkadza w niczym, także jakby nie robi mi to różnicy. A mianowicie o co chodzi? No ten panel nie działa. Coś się z nim wydarzyło. Nie jest to wina optymalizatora mocy, dlatego że no, widzę w systemie, że on tam jest zasilany i jest w porządku.
ma dobre parametry, mam do niego jakby dostęp, tak? Więc tu jest ok. Natomiast nie ma produkcji na tym panelu. I teraz wyobraźcie sobie, gdyby to była instalacja na taka zwykła, tak, typowa, bez optymalizacji. No cały ten łańcuch by leżał. No i teraz co, musicie wezwać serwis, musi ktoś przyjechać, zobaczyć, co się wydarzyło, że Wam nie działa fotowoltaika. Prawdopodobnie wszystkie panele trzeba byłoby zdjąć, przemierzyć, sprawdzić i tak dalej. A tutaj dokładnie widzimy, który panel ma problem, co nie działa i co się wydarzyło, tak? Więc wiemy, że ten nie funkcjonuje, nie produkuje, ale dzięki temu, że jest optymalizacja mocy pod każdym panelem, to nie ma to wpływu bezpośrednio na działanie całego tego łańcucha. Po prostu jeden moduł jest wyłączony z użytku, nie działa, reszta funkcjonuje normalnie. I to jest właśnie ta przewaga SolarEdge'a nad innymi systemami. Więc mimo, że jest pochmurno, że jest kiepska produkcja, to i tak ona jest. I to jest właśnie coś pięknego. Także widzicie, to niekoniecznie jest tak, że instalacja wymaga słońca. Oczywiście, im więcej tego słońca, tym lepiej. Ale w pochmurne dni także fotowoltaika pracuje. A jeżeli jest ona z optymalizacją i to na SolarEdge'u, to mamy podbijane napięcie. Przez to nawet w pochmurny dzień maksimum to MPPT na poziomie modułu, jakby maximal point tracker, tak, to jest wyciągane, ta energia jest wyciągana. I przez to, że to jest tak zrobione, to po prostu mamy lepsze uzyski. I dzisiaj ta instalacja będzie produkować, podejrzewam, spokojnie do godziny 18:30-19:00, a mamy już okolice 16:00 w tej chwili, także myślę, że nie będzie źle. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie chcę przedłużać, bo idę do domu, bo jest zimno, jak po prostu nie powiem co. Jak to mówią, piździ jak w Kieleckiem, ale to nie o tym materiał dzisiaj. Natomiast przemyślcie sobie to, czy warto jest wchodzić właśnie w optymalizację, czy warto jest takie systemy budować, czy warto jest zamontować dużą instalację fotowoltaiczną, bo to właśnie pozwala całorocznie być niezależnym energetycznie. Słuchajcie, piszcie proszę komentarze, co na ten temat uważacie, jak to jest u Was, czy macie już magazyn energii, czy będziecie dążyć lub zamierzacie, czy też macie już i dążycie do osiągnięcia pełnej niezależności, układu hybrydowego w pierwszej kolejności, czyli takiego, który pozwala Wam funkcjonować przez 9-10 miesięcy tylko na słońcu, a przez 2-3 ewentualnie w działaniu z siecią, a oczywiście dalszy krok, no to jest już pełne uniezależnienie się, pełny off-grid i jakby odłączenie się od dostawcy energii, czy też jeszcze jest za wcześnie na to dla Was, uważacie, że to nie ma sensu, uważacie, że ceny energii nie będą rosły i że po prostu cała ta zabawa jest pozbawiona właśnie jakiegokolwiek sensu, tak? Piszcie, jeżeli, bo ja lubię dyskusję, o tym wiecie, a za dzisiaj bardzo gorąco dziękuję. Proszę Was oczywiście o liczne subskrypcje, o łapeczki w górę. Niech ten kanał się rozwija, niech rośnie w siłę, bo no myślę, że to jest właśnie ten cel i ten kierunek, który chciałbym, żeby dalej mnie, że powiem, napędzał, tak, i żeby tymi wiadomościami się z Wami dzielić wszystkimi, pokazywać Wam co i jak to działa, jak funkcjonuje. Także jeszcze raz dzięki, do zobaczenia. Cześć!